jedno zdanie w psalmie 146 wywołuje mój niepokój. Bo to, że Bóg troszczy się o uciśnionych, że karmi głodnych, że przywraca wzrok ociemniałym, że kocha sprawiedliwych, ochrania sierotę i wdowę, no to wszystko jest jasne i zrozumiałe. Ale co znaczą słowa, że Bóg występnych kieruje na bezdroża? Czy Bogu nie zależy na ludziach złych? Czy Bóg już spisał ich na straty? Czy dla nich nie ma żadnej szansy? Z pewnością nie, bo przecież Bóg taki nie jest. Co to w takim razie są te bezdroża? Myślę, że chodzi chyba o to, że gdy człowiek znajdzie się na odludziu, na bezdrożach, kiedy uświadomi sobie swoją własną niemoc, to dopiero wtedy jest w stanie naprawdę z pełnym przekonaniem powiedzieć: Boże, ratuj, Boże, sam sobie nie poradzę. Każdy z nas ma czasem takie właśnie bezdroża. Warto te słowa: Jezu, ratuj, powtarzać. Jezu, ratuj, amen.